Nie tylko dieta, tak jak my specjaliści czasami jesteśmy skojarzeni nie tylko ze zdrowym sposobem odżywiania czy higieną tego stylu odżywiania, natomiast ruch szeroko pojęty, bo tutaj każdy powinien znaleźć też swoją dziedzinę, nie powiem sportu, ale właśnie codziennej aktywności regularnej, nawet żwawe, szybkie spacery, czy wszystko to, żeby po prostu nie siedzieć na kanapie i nie oglądać ciągle tej telewizji i nie siedzieć w telefonach, mówiąc kolokwialnie. Szybkie spacery, żwawe, ale też polecam takie bardziej mentalne ćwiczenia. Może być yoga, może być pilates, wzmacnianie mięśni głębokich, gdzie nie tylko to działa na kości, ale też tutaj trzyma to całe rusztowanie, jakim właśnie jest szkielet. I tutaj ten układ ruchu powinien być zadbany, zarówno ten czynny właśnie mięśnie, jak i bierny, czyli kości, prawda? I tutaj tworzenie się tych komórek właśnie, które ciągle nas trzymają w ryzach, też nie tylko za pomocą składników odżywczych, ale za pomocą właśnie tego szeroko pojętego ruchu i tutaj takie ćwiczenie właśnie, żeby sobie każdy mógł znaleźć czy stretching, czy właśnie takie bardziej umysłowe ćwiczenia jak yoga, czy pilates, czy tak zwane body and mind, teraz bardzo, bardzo modne, żeby codziennie te 15 minimum minut sobie poćwiczyć tak już naprawdę na macie na przykład, tak? Czy na podłodze, czy ponaciągać te kości, mięśnie, ścięgna i tak dalej. Nie jesteśmy tym, czym jemy, ale rzeczywiście to widać. Widać po postawie, widać po skórze, widać po kościach, nie powiem, ale gdzieś tam tak, dlatego że to, jak się ruszamy, czy w jaki sposób nam ta trudność w aktywności fizycznej przychodzi, bądź jest to łatwe, też w dużej mierze w zależności jest od tego, jak ta kość jest zbudowana, prawda? Mineralizacja kończy się bardzo wcześnie w życiu człowieka, bo przed 30 rokiem życia już i potem, można powiedzieć, korzystamy z zapasów, więc to, jak sobie nazbieraliśmy, to troszeczkę jakby, nie powiem, że jest za późno, ale gdzieś tam to miało znaczenie. Natomiast, żeby zatrzymać ten proces kościogubny, wapń to jedno i z roślin strączkowych, fasola, mak, brokuły, też różne inne jakby surowce, tak jak pestki dyni, nasiona słonecznika, bo nie tylko wapń, ale też tłuszcze, dzięki którym ten wapń się przyswaja, antyoksydanty, witamina C, czyli to wszystko, co też jest w profilaktyce kontuzji, mikrourazów, tak, ścięgien, to wszystko, co trzyma kości i stawy, bo dzięki stawom te kości się poruszają, więc dbałość tutaj o stawy, o nawodnienie, nie tylko dieta, nie tylko to, co jemy, ale też co pijemy, tak? Możemy sobie też wzbogacać wodę. Może to być woda wysoko zmineralizowana z wapniem. On się szybciej wtedy przyswaja. Połowa talerza, wszelkie warzywa liściaste, zielone, beta-karoten, tak? Też jest bardzo ważne dla kości. Wszelkie woda, która pochodzi właśnie też z warzyw i owoców, która już jest nasycona tymi składnikami, też jest tutaj ważna. Też właśnie te wszystkie zielone warzywa i wszystkie takie też cebula, czosnek, tam jest siarka, która również pomaga nam te kości trzymać w dobrym stanie. Szczególną rolę w żywieniu przeciw chorobom kości, nie tylko zmiękczeniu, ale też później mikrourazom, złamaniom, takim jak jest osteoporoza, niebagatelną rolę oczywiście gra odżywianie i aktywność fizyczna. Jeżeli chodzi o odżywianie, to są zbilansowane pod kątem nie tylko wapnia, ale też antyoksydantów, posiłki pochodzące z warzyw, owoców, głównie sezonowych oczywiście, z tłuszczami roślinnymi, takimi jak omega-3, pochodzące z olejów roślinnych, ale też pestki dyni, nasiona słonecznika, orzechy i także płyny. I mówimy tutaj o wodzie wysoko zmineralizowanej, bogatej w wapń, magnez i przede wszystkim badaniu profilaktycznym, jak badanie hormonalne.